Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jest to dzisiaj już oczywiście Q&A, tak jest, moi drodzy. I tutaj właśnie już mam pytanka od kilku osób. Nawet powiem, że jest raz, dwa, cztery, sześć pytań. No, znaczy razem to jest kilkanaście na pewno, ale od sześciu osób mamy pytanka. Tutaj też. To zacznę najpierw może od dołu, wiecie? Jaki mam telefon? Telefon to mam Windows Phone 8.1, chyba jakiś tam Lumia 532 chyba. Nie wiem, jak ktoś możecie sobie sprawdzić w internecie, albo ja sprawdzę, wiecie? Pokażę wam. Lumia 532 chyba, tak mi się wydaje. Nie, teraz nie jestem pewny, ale to jest to taki właśnie. Tylko to będzie czarny. Kolor czarny. Pomarańczowych nie mam, no, tych. Co jest? Kurde, coś mi się myszka buguje. Czekajcie tu. No kurde, co jest? No dobra, mniejsza z tym. Windows Lumia. Nie ma Lumi, kurde. 532. No co jest? Dobra, mniejsza z tym. O, coś tak. Czekajcie, czekajcie, tylko żeby to nie był duży, wiecie, bo też jest duży. To jest coś takiego, zaraz wam pokażę. Poczekajcie chwilę. No kurde. No co jest? Dobra, mam coś takiego, bo. Albo ja tu pokażę wam już. O, to jest o taki. Coś takiego, wiecie? Tylko to trochę brudne jest już. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Coś takiego. A, tył jeszcze trzeba pokazać, co nie? Prawda. No powiem, że nie jest zły. 1 gigramu ma. Nie jest zły, powiem wam szczerze też. Fajne też są. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tylko szkoda, właśnie jeszcze powiem wam, że to trochę lipnie. Jest, że nie ma, kurczę, wiecie co, Androida, wiecie, jak to, w tym telefonie, kurczę, wiecie, bym miał Snapchata, na przykład Snapa, wiecie, jak to jest, ale też mi się nawet podoba, wiecie, jaki telefon, właśnie o ten, iPhone 6s, on jest po prostu zajebisty, kurczę, fajny, fajny, podoba mi się ten telefon, bardzo, no ale wiecie, on drogi jest, no około 3000. Ale dobra, nie gadajmy kurde już o telefonach, co nie komentarze. To LG masz, pokazałem już ci, jaki mam telefon, pokazałem ci właśnie. Aha, i teraz będzie pytanie od Kacpra 99998. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, czy dużo cyfr nie powiedziałem, ale dobra, mieszka z tym. Od Kacpra. Później będzie od Zebru, od Serby Kozisi i od Borsuka jeszcze będzie i od Rejtru. Dobra, najpierw od Kacpra. Czy rodzice, znajomi i rodzeństwo wspierają twórczość? Powiem tak, że. No nie mają to gdzieś. Ja sobie nagrywam, kiedy. No. To jest tak, nagrywam. Znaczy. Jak nie ma rodziców, to mogę też sobie nagrywać, wiecie, odcinek za odcinkiem, ale też. Nie chce mi się, wiecie. Ale. Nie, nie wspierają, nie. Oni mają to gdzieś. Nie pilnują mnie właśnie. Aha, i jak wygląda właśnie, to powiedziałem też o drugie pytanie, jak wygląda nagrywanie jednego z swoich odcinków. No to siadam, znaczy najpierw włączam, jak wiecie, ostatnio o NATO się przerzuciłem, wiecie, na to Camtasia Recorder, tak, i nagrywam właśnie tym programem, tylko on czasami, znaczy trzeba mieć, tak jak to pokazywałem przy odcinku z Wormsów, co nie, trzeba mieć dużo gigramu też. Ale też z drugiej strony trzeba mieć też dużo miejsca na dysku, na C oczywiście, bo też jakie miałem 30, ileś chyba, czy 40, co nie, to tam trochę mi lagował ten Dark Souls właśnie, wiecie, tam chyba było z 15 klatek może, nie wiem, nie powiem wam, coś takiego było, a to mniejsza o to, oraz dlaczego, muszę to przeczytać, grasz w pirackie wersje gier, no to tak, powiem, że. O Jezu, trochę trudne to pytanie, wiesz.
No właśnie, ja wiem, że to jest ta stawka od tego RLD, ale dlaczego gram? Kurczę, wiesz, że za bardzo nie kupuję. Znaczy, ostatnio kupiłem w tamtym roku, w grudniu, Fallouta Trójkę. To nie jest pirat, nie. Właśnie, ja nie robię unboxingu jeszcze tej gry, ale dobra, mniejsza o to. A może wam pokazać? Ale dobra, i tam Assassin's Creed'a kupiłem jeszcze na początku. Na początku roku szkolnego chyba. W Biedronce za dwie dychy. Tak. No właśnie. Właśnie głupi byłem, ponieważ kupiłem w CS-a Ghost, nie? Counter-Strike Global Offensive. Kupiłem właśnie go sobie. Jakoś tak to było w połowie grudnia, wiecie? Wiesz? I do innych osób też mówię, to było jakoś tak w grudniu, 17 grudnia chyba, wiesz? Chyba, ale nie pamiętam już, wiesz? Coś takiego, co nie? I później patrzę na konto bankowe. O kurde! O fuck, matka będzie się denerwowała, że ten, jak to, że tam niepotrzebnie wydałem pieniądze na Steama, wiesz? Tam było chyba ponad 6 dych chyba wydałem. I na drugi raz właśnie tak sobie pomyślałem, kurde, ale będzie lipa. I właśnie na drugi raz tak nie będę robił, bo nie wiedziałem nawet, że to jest tak będzie. Jak coś będę kupował w PaySafe Karta czy coś takiego. No właśnie, dlaczego gram w tego, na przykład w Wormsy, co nie? No kurde, nie wiem. Sam nie wiem, wiesz. No i tak wyszło, wiesz jak to jest. Jak mogę zdobyć twój autograf? Wiesz jak? Wyślę ci na priv ten screena. Tylko nie wiem, czy da się tak. Jak mogę zdobyć? Ojej. Jeszcze wrócę do tego pytania, wiesz? Teraz do se od Serby. Co ciebie skłoniło do nagrywania na YouTube? No wiesz. Każdy jakieś ma hobby i pomyślałem sobie tak, a czemu by nie nagrywać, wiesz? Na początku, jak pewnie pamiętasz może przy pierwszym gociku trójce, znaczy przy pierwszym odcinku gocika trójki, co nie? No fajny odcinek wyszedł, co nie? 300 ileś wyświetleń mam już, ale też pojawiły się łapki w dół, ale to wiecie, pierwszy odcinek, znaczy pierwszy film na kanale oczywiście, wiecie, to był. Jeszcze tam był kolejny odcinek chyba Gotika Dwójki i po tym zrezygnowałem, wiecie, nagrywanie tej gry, ponieważ ja tak wrócę, wiecie, do swoich pierwszych filmów też teraz wrócę. To było tak, czekajcie, zaraz. Nie, transmisja, nie. Manager, ja tu sobie sprawdzę, wiecie. Tu mi się przysyła ten film, ale to może nie będzie się lagować. Znaczy, nie będzie długo się wysyłać, chciałem to powiedzieć, a nie długo. Czekajcie, tu Wiedźmin, to już praktycznie było prawie już rok temu, prawie już będzie rok temu, no rok już prawie będzie. Bo w lipcu go zacząłem jakoś, tak, albo nie. Ja go skończyłem w sierpniu pod koniec, prawda? Ja już nie pamiętam, kiedy ja skończyłem, co zacząłem, co skończyłem. Wiem, że najszybciej to przeszedłem. Właśnie. Najszybciej to przeszedłem Outlasta, wiecie? Najszybciej, jaka seria moja najszybsza była? To Outlast, pewnie, tak? I tutaj właśnie zacząłem. Może niepotrzebnie, też, znowuż. Właśnie, aha, GTA San Andreas był drugi film na kanale moim właśnie. I on ma 239 wyświetleń. No powiem, że nie jest źle. I później właśnie był. Znaczy był kolejny odcinek z Gotika Trójki, właśnie Redok, część pierwsza z dwóch. I dzisiaj zacznę właśnie też to nagrywać. Zacznę może Gocika, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Czy się wyrobię z czasem też. Bo nie wiem, ile mi zajmie jeszcze ten właśnie Q&A. Właśnie to był. Czekajcie, tu sobie.
No wiecie, każdy zaczyna od początku do końca, co nie? Na przykład, nie wiem, kojarzysz może JJ'a, co nie? Wrócił po 3 latach. Nagrał kilka filmów i znowu poszedł. Ja tak nie będę robił. No może się zdarzyć, ale to tam na kilka dni, wiesz, jak to jest, szkoła i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy ferie właśnie, 2 tygodnie mam właśnie wolnego. Nie wiem, czy się pojawia, będą pojawiać się filmy, nie wiem. Ale co ja będę, kurczę, mówił. I drugie pytanie od ciebie, to czy zamierzasz w przyszłości nagrywać profesjonalnie, czy dla zabawy? Powiem ci, że dla zabawy chyba, bo to jest hobby. Na przykład, dajmy jakiś przykład. Nie wiem. No nie mam żadnego przykładu teraz. Aha, i teraz kolejne pytanie od ciebie. Czy masz jakieś wzorce? No wiem, youtuberzy na przykład, Seto i tak dalej, Sarcz i Samu, na których się wzorujesz, bierzesz przykład. No mam jednego, Seto. Seto też. Powiem, że też opowiadam różne takie przygody, to na przykład Rock. On też opowiada właśnie takie różne historie, wiecie jak to jest. Tylko nie wiem, czy będzie dobrze z kamerką, wiecie, bo tu mam jasno, znaczy ciemno. Dobra, może będzie dobrze, wiecie. I tak dalej, i tak dalej. Kto tam jeszcze, na kim się wzoruje? No, powiem, że też na Isamu, ale to tak za bardzo nie. Nie, bo później. Właśnie miałem takie hejty. Hejty miałem, kurde, co tam się dzieje? Ja pierdzielę w kuchni. Właśnie miałem hejty, że biorę właśnie niektóre słowa od Disamu, wiecie, na przykład oluju, oluju, oluju. No, każdy mówi tak, ale nie do końca, wiesz. I dlatego na nim się nie wzoruję, nie. No, oglądam go od czasu do czasu, ale to tak za bardzo, nie. Opowiedz jakąś najśmieszniejszą akcję ze szkoły, to było w gimnazjum właśnie. Wkurzą mnie. Może kojarzycie, takiego innego De Krzychu. Właśnie go wymówię teraz w tym filmie. Nie wiem, czy będziesz oglądał De Krzychu, czy nie będziesz oglądał. Może kiedyś obejrzysz to. Albo nie będę go obrażał. Nie będę już. Nie będę mówił na. Nie. A, jeszcze jedna była akcja, tak. Nie o De Krzychu, tylko jeden taki Sikorski, co nie? Oni na niego mówili psikutas, sikut i tak dalej, i tak dalej. I kiedy. Chyba w pierwszej klasie gimnazjum, co nie? Tam taki jeden Sebek i Bartek chyba wsypali mu na łeb chyba to były te kawa rozpuszczalna właśnie w takich torebkach, wiecie, kafi, znaczy to jest od Nescafe chyba, kojarzycie pewnie, mniejsza z tym, nie taka kawa, wiecie, że w pudełku czy tam wiecie, tylko w takich rulonikach można powiedzieć, wiecie. I właśnie to wsypali na niego, to na łeb i chyba później ich powyzywał. Ale to był taki człowiek, że można go było denerwować, tak. Ale też mieliśmy, właśnie chodził też ze mną do pierwszej klasy technikum, bo teraz do drugiej chodzę. No do pierwszej klasy chodził, wiecie. Chodził cały rok. Właśnie. Tam miał komisa. Właśnie przyszedł chyba 3 dzień po rozpoczęciu szkoły, znaczy. I tak. I co tam było? A, i tak. I poszedł do ZDZ-u właśnie i tak dalej. Tak. I teraz przyszedł i chodzi do pierwszej klasy, co nie, bo miał właśnie zagrożenie u jednego nauczycieli, ale to też był taki człowiek denerwujący, powiem wam szczerze też, że hej. Ale też dużo było akcji, wiecie, w szkole. Właśnie też pamiętam w podstawówce też czekaliśmy na jakieś zajęcia, wiecie, z angielskiego. Z kolegami właśnie bawiliśmy się w. To był ganiany, chyba w ganianego, co nie? Tylko rzucaliśmy taką piłką, przyklejono taśmo, co nie? I to było
powiem wam, zajebista, kurde, gra, bardzo zajebista, podobała mi się ta gra. Co piątek to był, tak, co piątek były te zajęcia, one późno były właśnie już, chyba koło drugiej, a my wcześniej kończyliśmy, to było chyba w szóstej klasie, nie pamiętam za bardzo, wiecie. I też było właśnie, to nie była akcja, tylko to takie, wiecie, gra była, co robiliśmy po lekcjach, co nie. Też pamiętam kiedyś w podstawówce też, Woźna, to była szkoła właśnie, nie wiem czy ktoś mieszka w moim mieście, przy ulicy Polnej właśnie, w Parczej oczywiście. I była taka wredna woźna, wiecie, ona chyba się nazywała, ojoj, nie pamiętam już, wiecie. Ja chodziłem do podstawówki ponad 2-6 lat temu, praktycznie 5. Wiecie, policzę sobie 3 lata gimnazjum, 2 lata, wiecie, technikum już. Jeszcze 2 lata mi zostało. Ale też była woźna właśnie, ona też była taka wkurzająca. Wkurzająca, każdego zaczepiała też. W ogóle to, kurczę, denerwująca osoba była. Ale co ja będę opowiadał, kurczę, dużo było tych akcji ze szkoły. Właśnie pamiętam, że w podstawówce najlepiej mi się rzucało śnieżkami, wiecie. W ogóle mocno, właśnie nie nisko, tylko, znaczy nisko, tak można powiedzieć, że jak jest droga, to tak jakoś tak jak z biurko moje, coś takie, nie, może trochę więcej, wiecie. Od podłogi do może do monitora, może coś takiego, mieszka z tym. To też właśnie rzucaliśmy się śnieżkami, pamiętam, po szkole też. I chyba też czekaliśmy na te zajęcia. I cały byłem właśnie, znaczy powiem wam tak, mokry. Nie w sensie, że wiecie, że o, że... No wiecie, że no, ten tego. No ale dobra, mniejsza z tym. Pamiętam to, kurczę, pamiętam, kurde, czasy... Ujej, przepraszam, kurde. Bekać mi się chce za trochę. Ja tu sobie zobaczę, ile jeszcze będzie się przesyłać. Dobra, 49 minut, dobra, fajnie. Teraz od... A, teraz jeszcze od Kozishi bym zapomniał. A właśnie sobie zerknę na twój kanał, wiesz? Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Aha, ty nagrywasz remix Stonogi, wow. No dobrze, dobrze, fajnie. A, i CS-a, tak? Czy mi się wydaje? Nie, nie, CS-a nie. A, mniejsza z tym. Czy założysz kiedyś grupę typu Hajsownicy Gimpera? Oj, 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 oj. Mam grupę. Jak chcecie, to ma... wbijajcie. Może zaproszę was, nie wiem, do tej grupy. Nie, bo ja za bardzo tam nie siedzę na tej grupie. Za bardzo nie siedzę. A też ostatnio powiem wam, że oglądam często tego, Nitrusia, wiecie? Nitram, właśnie live'y. Obejrzałem chyba z 20 minut live'a. I tu właśnie macie grupę moją. Ona się nazywała taka, no wiecie, taka, taka i taka i taka. Tu jest mało tych ludzi, ale to tam jak chcecie możecie wbijać, jak ktoś chce oczywiście. Lecz nie wiem, jak tam chcecie, o, tak powiem. Właśnie jeszcze wrócę do tej grupy. No powiem ci, że Gimpera za bardzo nie lubię, wiecie. Nie, wiesz, nie lubię Gimpera i tych hajsowników, bo przez nich ponoć zablokowali chyba, znaczy włamali się na kilka kont, wiecie? Chyba, hajsownicy, nie wiem. Albo jacyś tam hakerzy. Na pewno nie ja, nie, nie, nie. Ja nawet bym takiego czegoś nie robił, bym zaraz poszedł do więzienia i tak dalej, bym siedział kilka lat albo więcej nawet może do żywocia i kto by nagrywał filmy, co nie? Na przykład Godzika Trójkę, Wormsy, co tam jeszcze, Morrowinda na przykład, nie wiem, GTA 5 może zacznę niedługo, nie wiem, co tam, Wiedźmina może, o. Nie, ja takiego bym czegoś nie zrobił. Powiem wam szczerze. Może starczy mi herbatki do końca tego Q&A. Ale powiem też, że dużo nawet na taki mój kanał, który ma niecałe 140 subskrypcji, dużo pytań zadaliście, powiem wam. Właśnie na Facebooku mam właśnie. No mam chyba z 20 ileś. Mhm. Z 20 ileś. Aha, i jeszcze tak. Jeszcze nie powiedziałem na początku, jak jakieś się pytanie powtórzy, właśnie, znaczy jak się jakieś pytanie powtórzyło tutaj oczywiście, to ja już nie odpowiadam na nie, ale tutaj na Facebooku, na fanpage'u to są takie takie, no mogą być, powiem wam.
No, powiem, że fajnie. Mogło być. Dobra, ale dobra, dokończmy tutaj. I tak. Nie założę takiej grupy typu hajsownicy. Mam właśnie taką, ale to taka sobie, wiecie, 5 ludzi, tylko bardzo dużo. Ale w tym ja jeszcze. Zobaczę, ile to się nagrywa. 20 minut. Niecałe 20 minut. Fajnie, dobra. Fajnie. I teraz no ja powiedziałem ci już na ten temat, czy założę. Nie, no, nie będę, nie. Kurde, jeszcze mi słuchawka tutaj się chyba psuje. O, bo słychać jakie. Kurde, tłuczenie. Cały czas tłukło, całą noc, cały dzień. Co nagrasz po gociku? Właśnie tak jak. Nie wiem, czy oglądałeś film informacyjny. Gocika dwójki już nie będę nagrywał, bo szkoda. Byłoby mi czasu na przechodzenie aż do trzeciego rozdziału, ale to już mało nam zostało praktycznie. No, powiem wam, że nie wiedziałam nawet, że te save'y po jakimś czasie się jakby anulują. Znaczy, ja tak miałem kiedyś, wiecie, ale miałem. Ja, inaczej miałem, inaczej tam wyglądało to coś, ale nie wiem, dlaczego tak jest. Czekajcie, dlaczego. Nie wiem, psują się, coś takiego można powiedzieć właśnie. O właśnie, coś. Nie, to nie jest to. Czekajcie. O, wiem, mam pomysła, wiecie? Wiecie co? Ja chyba Speedy Share. O, przez Speedy Share'a sobie ściągnę. Wiecie co? Ja może sobie ściągnę je i może znowię serię, wiecie? Bo jak jest koniec trzeciego rozdziału, znaczy tu był, oj, drugiego, bo teraz jesteśmy w trzecim, podajże. Ile to zajmuje? O kurde, ja nie mam transferu. Dobra, mniejsza z tym. Dobra. Wiesz, może. A może nie będę? Nie wiem. Nie wiem. Zobaczę. Wiecie, te save'y za chwilę. Aha, nie znaleziono. Dobra, fajnie. Dobra, mieszam z tym. I tutaj masz już odpowiedź do tego drugiego pytania. Co cię skłoniło do nagrywania? A, co jeszcze nagrasz po gociku? No to zacznę może. Gocika trójkę, wiecie. Wiesz. Znaczy, kurde, czego mówię, wiecie, kurde, wiesz, na przykład, no, tak będę mówił. I tak, masz odpowiedź, już tym chyba mówiłem, co cię skłoniło do nagrywania, to było już przy tym, przy odpowiedziach Serby właśnie. Jaki masz cel do osiągnięcia na YouTube? No, powiem ci, że chyba najlepiej mieć dużo widzów właśnie też, ale też dużo, dużo wyświetleń, wiesz? Bo powiem, że mam niecałe. Ile mam tych wyświetleń? Czekajcie, to sobie zerknę na kanał, wiecie? I wam pokażę. Bo ostatnio miałem problem. Znaczy, YouTube coś się chyba bugował. I było 14700 ileś. Znaczy, 14700. No ileś na pewno. Albo taka liczba, tylko to było 14, wiecie? Mnie tak wkurzyło to trochę, że myślałem, że co? Że jakieś filmy mi się usunęły, czy co? Nie wiem. I dobra, i teraz tak. Najlepsze pytanie mi się wydaje, tak? Do tej pory. Top 5 ulubionych gier. No na pewno Gothic. Wszystkie części, oprócz czwórki. No trójkę można tak wytrzymać, wiecie? Wiesz? Znaczy wiecie. No wiecie, wiesz tam. Będę odmieniał. Nie, trójkę można wytrzymać, wiecie? To jest dopiero pierwsza gra. Bo co, będę kurde mówił, wiecie, że pierwsza gra to Gothic, druga Gothic 2, Gothic 3. Nie. Wszystkie części Gothica oprócz czwóreczki. Co tam jeszcze lubię? Na pewno lubię, powiem, że. Może to nie jest gra, ale lubię LoL'a też, nawet gram ostatnio w niego. A, i jeszcze Euro Truck, to już jest trzecia.
Na pewno Wiedźmin, o, Wiedźmin. Wszystkie części, oprócz trójki, bo za bardzo jeszcze nie grałem w niego. Grałem trochę, ale to tak mało. I jeszcze to jest czwarta, tak? Na pewno Wiedźmin 2 mi się spodobał bardzo i jedynka nawet, powiem wam szczerze, też mi się spodobała. Zobaczycie na moim kanale, są oczywiście te serie nagrane już dawno, znaczy w tamtym roku zacząłem i skończyłem. I jeszcze jedna, kurczę, nie wiem, wiesz, dużo jest tych gierek, bardzo dużo. I jeszcze taka gra, która nie wyszła jeszcze, to będzie Alex. Tak, Alex. Pewnie kojarzysz ją. Ona dopiero wyjdzie za rok około. I teraz tak, oglądasz anime, na przykład Dragon Ball i Naruto. I tak dalej. No to. Wiesz, kiedyś oglądałem. Oglądałem chyba jeden odcinek, ale nie spodobało mi się. Nie spodobało mi się za bardzo te anime. Piosenki, na przykład o takie. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest Nightcore, to chyba to też jest, mi się wydaje, anime takie można powiedzieć, wiecie. Na przykład o to, bo to chyba są też na przykład anime, no anime można powiedzieć, o to najlepiej mi się słucha. No, no coś takiego lubię, wiesz. Lubię z mocnym bitem, ale też ostatnio słucham, wiecie kogo? Właśnie to może nie jest pytanie takie, wiecie, jaka muzyka, wiesz? To jest Akcent, tak, Zenek Martyniuk. Ostatnio słucham właśnie jego, tak. Powiem, że mi się spodobały mi się jego piosenki. Właśnie bardzo lubię Disco Polo, też nie okłamuję was. Nie. Przecież nie będę tego trzymał w sercu, nie, tylko trzeba komuś się wyrzec. Lubię bardzo Disco Polo, lubię praktycznie wszystkie gatunki muzyki, nawet rock. Oprócz metalu i tego hard rock, czy jakoś tak. I metalu, i metal. Nie, Metallica, metal to jest to samo. Metallica to jest zespół przecież. Właśnie nie lubię za bardzo. Metalu na pewno nie lubię. Rock można jeszcze. Mogę jeszcze wytrzymać ten gatunek. Najlepiej to lubię właśnie takie dyskotekowe, wiecie. Na przykład. Często też słucham ostatnio OpenFM właśnie. Znaczy, ostatnio to słucham na YouTubie, wiecie, piosenek. Nie, na tym, na OpenFM tak za bardzo nie słucham tego ostatnio jakoś. Nie chce mi się. Anime nie oglądam, wiesz. Może sobie kiedyś obejrzę, na przykład Dragon Ball. Wiem, że jest taka gra, Dragon Ball Xenoverse właśnie. Ta gra wyszła ostatnio, w tamtym roku właśnie. Naruto? Kojarzę Naruto, właśnie taka gra jest też na telefony chyba. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Tak, Narutowicz. A, Naruto to jest. Ale też jest taka gra, wiecie? Granat. Oj. Nie hej. Co jest hejt jakiś? Gra. Właśnie też jest na telefon chyba Naruto. Albo to może było. A nie, to Sonic. Sonic, przepraszam. Sonic. Naruto nie. Pomyliłem się. Jednak. I teraz tak, od Raytru. Tu sobie dam łapkę w górę za to pytanko. Pytanie Q&A. Czy babcia pomaga ci w montowaniu filmów? Nie, od razu mówię nie. Nie. Czy babcia nagrywała kiedyś let's play'e? Nie. Nawet miała w ogóle komputera. No babcia ma już 80 lat, praktycznie 79 chyba czy 80. 80 dajmy. I pytanie na to odpowiedziałem już wcześniej, właśnie na samym początku praktycznie. Czy on, nie, chyba nie nagrywała chyba, nie, bo kiedyś powiem, komputerów nie było. Nie było komputerów. Nie było komputerów. W ogóle praktycznie w XX wieku nie było w ogóle komputerów. Znaczy były, ale babcia nie miała, nie posiadała tak w ogóle takiego owego komputera, nie. Nawet by taka gra by się nawet nie włączyła, może Mario. Na pewno Mario by się nawet nie włączyło. Nie wiem, czy nagra kiedyś. Nie wiem, ja sobie żartuję teraz. Nie wiem, bo nawet. Nie będzie nagrywała, bo. Taka kobieta, która ma 80 lat, nawet komputera nie umie włączyć. No nie wiem, jak tam inne babcie, czy nagrywają, czy nie, ale chyba nie.
I tak, tutaj już sobie zakończyłem te pytania. Zajęło mi to 30 minut niecałe. No, powiem, że nie jest źle. Szybko nawet. To sobie to wyłączę stronkę. I tutaj mamy jeszcze pytania o. Sobie wezmę od dołu, wiecie. Tak jak tam było w tym, jak to. Na YouTubie, tak jak no. Konsola czy PC? Powiem ci, Michał, że kurde. Powiem ci, że bym miał to i to. Konsolę na przykład PS4. Na pewno, ponieważ że fajne gry wychodzą, na przykład Uncharted niedługo wychodzi w kwietniu. No, jeszcze 2 miesiące około poczekamy na Uncharted'a. To chyba będzie kres złodzieja, czy jakoś tak. Ale też z drugiej strony, komputer stacjonarny PC. No, też może być, ale tak jak ja mam ten komputer, to jest, no powiem wam, nie jest taki dobry, nie jest taki jak teraz, wiecie, że jest karta GTX u mnie, co nie, ja mam 750 GTX właśnie, 2 giga, no dużo jest nawet, nie jest źle. Dobrze, że nie jest 512 mega, nie, bo ja bym nawet, chyba bym tego nie wytrzymał nawet. I bym, powiem wam, że wybrałbym konsolę. Bo tak, niektóre gry mają cały czas 30 FPS-ów, a komputer, na przykład na tych nowszych grach, co nie, na przykład, dajmy na przykład, nie wiem, Wiedźmin, który rok, już prawie będzie rok, albo GTA 5, co nie, te wymagania gry są, powiem wam, koszmarne. Znaczy, u mnie jest na niskich 60 FPS-ów, dajmy. Oczywiście nagrywane, oczywiście programem Shadowplay, bo frapsem na pewno byłoby z 15 albo 20. Ja frapsem już nie nagrywam właśnie. Actionem też nie, bo action ostatnio mi tak wkurwił, inaczej powiedzieć, inaczej mówiąc. Bym wybrał konsolę, bo tak, jeszcze tam wspomnę, bo na przykład Metal Gear Solid, na przykład Serge nagrywał właśnie to serię z PS4 w 60 klatkach. Tak, niektóre gry właśnie mają 30, stałe 30 FPS-ów. Powiem wam, że bym konsolę wybrał. Ponieważ niektóre gry wychodzą takie same jak na komputer stacjonarny, na przykład Wiedźmin. Właśnie są też dodatki. Serce i wino i kres. Znaczy, krew i wino będzie. Znaczy, serce z kamienia, kurde, sobie gadam. Nie wiem, co ja tam powiedziałem. A dobra, mniejsza z tym, ja już zmieniłem, serce z kamienia znaczy. I krew i wino właśnie w kwietniu wychodzi, czy w maju chyba. Mniejsza z tym. Ale bym wybrał konsolę, bo też Uncharted wychodzi właśnie na tą konsolę, ale też wybrałbym Xboxa One. Ponieważ tak, na tą grę wychodzą też takie gry podobne jak chyba Wiedźmin. Ale też bym wybrał dlatego konsolę Xbox One. Ponieważ tak, Forza Horizon. Najlepsza gierka, jaka mi się spodobała najbardziej. Forza Motorsport. Ale też chyba jest na PS4, ale nie jestem pewny. Zobaczymy, może zrobią to grę na komputer stacjonarny. Ale też nie. I teraz tak. No, konsolę bym. Jeszcze raz powiem ci, konsolę bym wybrał. Komputer może też, ale jakby był mocny, na przykład 30 GB albo 32. Albo 60 ileś. I teraz tak. Od jak dawna nosisz okulary? Ojoj. Wiesz? Nie pamiętam już. Pierwsza klasa podstawówki chyba. Tak. I chyba do końca życia będę nosił. Tak. Tak. Chyba tak. Ale zobaczymy. Nie wiem. Ostatnio nie byłem u kulisy, to nie wiem. I od. Właśnie tu kilka jest tych pytań od tego Michała, ale to po kolei. Teraz od Patryka. Ulubiona gra. Dużo jest ulubionych gier, ale jest tylko jedna. Gothic.
Gothic. Ale też bym wybrał Wiedźmina. Tak, Wiedźmina. I teraz kolejne pytanie od Michała. Lato czy zima? Wybrałbym lato. Ale to z drugiej nie. Z drugiej strony nie. Bo się pić se jak... Nie wiem co. Ja bym wypił chyba... Kurde, nie wiem, 20 litry coli. Ale nie, cola jest zdrowa na lato. Wody. Mineralne na przykład bystrej albo wody. Znaczy herbaty to tak za bardzo nie piję w lato. W zimie piję za tę stronę też ostatnio. Ale też piję też ostatnio energetyki, tak, blaka na przykład, wiecie. No może nie widać to po mnie, ale może trochę widać. Ale to tam mniejsza z tym. Czego słuchasz? W tej chwili nic nie słucham, ale słuchałem wcześniej. A, słucham jak słuchawki mi się czeszczą. Właśnie, tak. Battlefield czy Call of Duty? Ojoj, powiem ci, że w nic nie grałem. Nie odpowiem ci na to pytanie. W Battlefielda nie grałem, ani Call of Duty nie grałem. Znaczy Call of Duty, czekajcie. Przypominam sobie, chyba grałem, ale nie wiem. Na pewno grałem w Tom Clancy'sa. Przyszedłem właśnie Rainbow Six Vegas 1 z 2000 chyba. Ja sobie sprawdzę, wiecie, bo ja już nie pamiętam. Nie Siege, tylko Rainbow. Kurde, czekajcie. A, Rainbow. A, Six Vegas, właśnie. Właśnie. I to chyba grałem w tą część. Ona jest bardzo już stara. Chyba. Kurde, bekać mi się chce. Ta gra ma już chyba. O Jezu. No, powiem wam, że już jest. No. Tak, to jest to. Pamiętam to. Powiem wam, że mi się podobała ta część. Bardzo mi się podobała ta część. Tylko właśnie nie wiem, czy to było. Bo to było tak chodzone. Tam właśnie takimi turami właśnie chodził bohater. Ale powiem wam, że ta gra jest taka trochę trudna nawet, ponieważ na przykład no wyłączaj się ty, panie. Bo na przykład też w tej grze co jakiś czas się zapisuje, gra oczywiście. Bo ja myślałem, że to będzie, wiecie, kiedy można sobie zapisać, wiecie, w każdym momencie, ale to jednak tak nie będzie. Jednak tak, znaczy tak nie jest. Ale też, a dwójka mi się za bardzo nie spodobała. Nie. Ale zagrałem jakąś leninkę, zagrałem, co nie? I teraz tak, kolejne pytanie. Od Michała kolejne. Od niego chyba było kilka nawet. No. Ale dobra. Tym więcej, tym lepiej. Która część Assassin's Creed podoba ci się najbardziej? Powiem ci, że posiadam jedynkę też. Assassin's Creed 1. Znaczy Assassin's Creed. Ale też mi się spodobała, powiem wam, ten Brotherhood, tak. Ona jest z 11 roku. Najbardziej mi się spodobało, wiecie co, w tej grze. Jak na przykład, nie wiem czy to w tej części jest też kolejny ten Ezio, czy inny już jest bohater. Bo nie wiem, bo wiem, że w pierwszej części jest Ezio. A w tej Brotherhood to ja nie pamiętam. Nie pamiętam już. Nie wiem. Najbardziej mi się podobało właśnie w tej grze, co nie, że jak biegnie bohater i... Jak na przykład popchnie tu babkę, na przykład to widać jej majtki. To mi się najbardziej spodobało w tej grze. Najbardziej. Kurde, taka beka była. Chyba się śmiałem z kilka minut, albo nawet więcej, może, nie wiem. Ulubione zwierzątko. No to pies, tak. Miałem kota, ale znaczy, no, wypadek miał i tak dalej. Miał niecały rok, niestety. Sąsiadowi też właśnie, ale co ja będę mówił wam tam. Ulubiony kolor. Niebieski, tak. I niebieski. Niebieski. Taki jak o tutaj na przykład. O taki kolor. O, tu mam taki kolor. O, to może to nie jest niebieski, ale taki. Taki. No taki. Taki kolor, o.
Albo nie wiem, co tu jest już niebieskiego. No niebieski na pewno. Wakacje w Kambodży czy w Czarnobylu? Boże, ja nie mogę. Nigdzie, nigdzie. Ja nie będę nawet jechał do Czarnobyla. Nie, nie, nie. Nagrasz tag, moja kolekcja kubków. A mam tu jeden kubek. O, kubek, który jest wlana, która jest wlana herbata. O. I która jest posadzona dwoma łyżeczkami cukru. Mogę zrobić kolekcję tego, butelek piw. Najlepiej będzie. Gry kupujesz, pobierasz. To ja już to odpowiedziałem na to pytanie, to już nie będę odpowiadał. Aha, jak często zdarza ci się oglądać no, filmy tak na no, no. Powiem wam. Często. Często, tak. Często nawet powiem. Powiem szczerze. Ćwiczysz coś? Jaki sport lubisz najbardziej? To nowy od Maćka. Nic nie ćwiczę. Siedzę w domu cały czas. Praktycznie. Znaczy teraz mam ferie. I siedzę cały czas w domu. Tak. Brunetki czy blondynki? To i to. Tak. Blondynki. Blondynki to dziewczynki. Blondynki? Jak one wyglądają? Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. A zaraz zobaczymy, co to jest. Tylko coś czuł się. Net mu muli mi. Nie. Jezu, co to jest? Kurde. Fajne. Brałby ją. Powiem, że... O tak napiszę, fake. Powiem, że... Brunetki. Tak. Ale też blondynki. Od czasu do czasu... No, nie od czasu do czasu, tylko... to i to. Uwielbiam. Do jakiego fryzjera chodzisz? No do fryzjera chodzę. A do jakiego... A gdzie mam... A gdzie miałbym chodzić? Nie wiem, do... Baru? Do jakiego... No chodzę tam do takiego jednego pana. Ale to mniejsza z tym o to chodzi. Mniejsza z tym o to. Mniejsza z tym o to. Tam. Schabowe czy mielone? Mielone i schabowe. Tak, lubię schabowe mielone. Ostatnio jadłem kurczaka. Znaczy łódko. Nie, co to było wczoraj? No mniejsza z tym. Na pewno lubię schabowe. Tylko żeby nie było takie, wiecie, zatłuszczone trochę. Ale też mielone lubię. Mielone najlepsze są. Polecam. Ulubiony aktor i film. Na pewno Jackie, nie wiem jak to się czyta. Jackie Chan! O taki, o taki. Kurde. O właśnie. O ten. Tak. Tak, o ten. Jackie Chan, tak. A właśnie wczoraj oglądałem też film. Jak to się nazywał ten film? Poczekajcie, poczekajcie. Znany z... Godziny szczytu, właśnie, o. Najlepiej, kurde. No, fajny film, polecam. Właśnie wczoraj był na TVN-ie, właśnie nie wiem, może ktoś oglądał. Właśnie też ulubiony aktor to będą Jackie Chan, ale też... właśnie też jest Leslie Nielsen, tak, on już nie żyje właśnie. O ten. On występował ostatnio... Naga broń, właśnie, naga broń, oglądałem też ostatnio. O właśnie, o ten. Już 6 lat go nie, już 6 lat już nie żyje. Powiem wam, że nawet nie wiedziałem, że on tak, że on już nie żyje, nawet nie wiedziałem. No wiecie, ja nie oglądam, znaczy ja nie przeglądam cały czas, wiecie, Wikipedii. Ale on też był najlepszy, powiem wam szczerze też. Właśnie, ściągany też, powiem wam, że stare filmy ma już. Stare filmy już są. Niektóre to mają po 18 lat już. Naga broń właśnie najlepsza była, powiem wam szczerze też. Tak. Powiem wam, że dużo jest moich ulubionych aktorów, a film ulubiony...
A, jeszcze jest ulubiony aktor, nie wiem czy to ci chodziło o jednego czy o kilku, ale też ten, Jaś Fasola, tak, Jaś Fasola. I film, powiem szczerze, że nie mam ulubionego filmu. A, jeszcze ulubiony film to horror właśnie. Aktor to tam z tych trzech najbardziej uwielbiam. A film to chyba Droga bez powrotu, powiem wam szczerze, horror właśnie. Tak, Droga bez powrotu, albo też Straszny film, o właśnie. Straszny film, najlepszy film. Najlepszy film. Dlaczego nie ma pokarmu dla kotów o smaku myszy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie odpowiem ci na to pytanie, bo nie mam kota. A myszy gdzieś mi tam grasują chyba po strychu. Nie wiem, chyba. Tutaj to cholera wie jak to jest, jak się pisze, na pewno czy na pewno. Nie wiem, cholera wie. Teraz kolejny. Oj, chyba ten Mateusz to sobie chyba jaja robił ze mnie. Czy z YouTube'a da się utrzymać moją rodzinę? A chcę zobaczyć, ile zarobiłem przez ten rok? Znaczy przez te kilka miesięcy. Zaraz wam pokażę. Będziecie śmiać się ze mnie, tak. Tak. Dobra, ja kończę już tego Q&A, bo kurczę. O! Wow! Wow! Przez ten miesiąc $5. Wow, fajnie. Ale nie, praktycznie to pokażę wam też moje te analityki. To tak, mam tyle łączne już 30 dni. Wow. Fajnie. A tyle wyświetleń mam już, fajnie. No tyle ocen pozytywnych, negatywnych, komentarzy ponad 2200 już. Filmy na 433. Tyle zarobiłem, zajebiście, co nie. Haj się zgadza, ta. No powiem ci, że jak ktoś na przykład zarabia, na przykład, dajmy na przykład, który ma 1000, czy 2000 lub wzwyż wyświetleń, dużo, bardzo, na przykład z 20 tysięcy, z 50 i tak dalej, no to zarobi ponad, na pewno dużo. Na pewno dużo. Na przykład, tak jak ja, na przykład, albo nie wiem, ktoś tam jeszcze, to na pewno mało zarobi, ale to i tak dużo przez te kilka miesięcy, to dużo nawet powiem. 2 złote niecałe. A dobra, mniejsza o to. Czemu zacząłeś nagrywać nie ty na YouTube? To już pytanie odpowiadałem już. Czy nagrasz kiedyś film z rodziną? Nie wiem, czy się zgodzą. Nie wiem, nie wiem. Nie powiem ci. Nie wiem. Ale ostatnio mama była na nagraniu. To jest już jakiś ten, jak to. No. Okej, teraz od Aleksandry. Jakie masz plany na przyszłość? To mam. Na pewno nagrywać będę. Tyle, ile mi się uda. Czy tyle, ile mi się zechce, wiecie. Bo gier jest bardzo, bardzo dużo. Ale też niektóre gry są takie badziewne. Ale czy będę na pewno nagrywał też. Na pewno za jakieś kilka lat też. Znaczy, będę też nagrywał. Bo tu już rok minął. Praktycznie już 2 będzie. Bo już mamy 15 luty. Szybko ten czas mija, powiem wam szczerze. Przespał się kiedyś fanko. Nie, 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 nie. Nie, jeszcze jestem za młody. Nie. Czy będziesz kupował licencję na Winrara? A zara, filunia. A może mam Winrara, wiecie? Czekajcie. Czekajcie, zara tu znajdę. Winrar. O, mam Winrara. Ej, ale jak chcę. O kurde! Dobrze, że mi przypomniałeś! Ty, Stasiu. Kurde, ja muszę kupić! Ile takie coś kosztuje? What the fuck? Ty, dobrze, że mi przypomniałeś! Kurde, mi się kończy już ta licencja na Winrara. No dobrze. I teraz tutaj Kasper Milaniuk. Od Kaspra znaczy. Co sądzisz o pieśni 14? Co 24 Jana Kochanowskiego, czy Fortuna uznała za bardzo, że za bardzo nie się wynosi ponad ludzi i pokarała postaci? Nie wiem czy ja to miałem w szkole, tę pieśń. Wiem kto to jest Kochanowski, ale nie wiem czy ja to miałem to pieśń. Nie wiem, nie odpowiem ci, bo nie pamiętam już. Nie pamiętam.
Nie wiem, Fortuna? Fortuno, to był w gociku. Tylko tyle powiem ci. Nie wiem, nie wiem, nie powiem ci, bo nie wiem. Nie wiem. Nie powiem ci. No to chyba już koniec tego Q&A będzie. Jak coś. Tu jest moje konto. Dlaczego ja wchodziłem na moje konto? Dlaczego wszedłem na moje konto? Nie wiem. Tu właśnie mam już Gothica 3 zainstalowanego. Oczywiście z. Tam z chyba już. Co? Mod kit? A dobra, mniejsza o to. To jest chyba ten mod, mi się wydaje. To trzeba zainstalować. To sobie zainstaluję zaraz. Ale też już skończyłem Q&A właśnie. Mam nadzieję, że wyszedł zajebiście lub nie. Mam nadzieję, że będzie dużo łapek w górę, dużo wyświetleń, dużo komentarzy na ten temat. Czy się spodobał, czy się nie spodobał. I cóż, nie było żadnego podkładu muzycznego, ja to robiłem na, wiecie, byle szybko, żeby było. Bo to już ponad trwa godzinę. Znaczy 51 minut. To nie jest. Nie jest źle. Zaraz będę już go no, już zaraz będę go renderował, zaraz wrzucę go wam. I tak dalej, i tak dalej. Może nagram też Gothica 3 zaraz. Znaczy po tym Q&A, jak się zrenderuje oczywiście. I cóż, i trzymajcie się do kolejnych filmów. Cześć!